Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Cholera jasna. Serio, Eurotrack zapisano zrzut ekranu. No po prostu zajebiście. Dobra, czekajcie, F. Szukamy F12. Tylko gdzie to jest teraz? Aha. F10. Żeby nie wyłączyć nagrywania oczywiście Bandicama, niech będzie, nie wiem, kurde, nie wiem, już cholera, niech będzie już to. Dobrze moi drodzy, witam was oczywiście. Jest to drugi odcinek z Eurotracka. Powiem wam tak, tym razem mam, jak widzicie, wersję steamową. Bo wtedy to jeszcze, jak pamiętacie, bodajże chyba ja miałam to od znajomego jednego, właśnie siedziałam na jego koncie. Chyba, nie pamiętam już w tej chwili, wiecie. Tym razem jest to moje konto. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze słychać, dźwięki, tak dalej, tak dalej. Mam nadzieję, że będziemy się fajnie bawić przy tej grze. Bo to będzie seria niepoboczna, nie główna, lecz taka... Takie nie testowanie, nie. Nie żadne testowanie. Cholera. Tylko... Ej, nie jedź. Kurde, nie jedź sam. Tu sobie zmienimy mapkę taką. Dobra. Wszystko gotowe, wszystko w porządku. Wiecie co? Ja sobie tak się przyzwyczaiłem, że... Nie to. To też nie. O właśnie. Ja się tak przyzwyczaiłem, szczerze mówiąc, do tego. Dlatego, że jest łatwiej. Dlatego, że jest łatwiej, bardzo łatwiej. I co jeszcze wam powiem? Aha, co wiedziemy? Co wiedziemy? Miód. Ja już to zacząłem na... to zlecenie... Na tym... Na multiplayerze właśnie zacząłem już grać z... O właśnie... Wyszedł z agentem Cortexiem. Bardzo cię pozdrawiam oczywiście. Właśnie miałem z nim też nagrywać materiał, co nie z nim. Ale mi nie pasował dzień. Ale jestem na razie sam w tym odcinku. I co jeszcze? Co jeszcze powiem wam? Nie chcę drugiego biegu, tylko pierwszy. Aha, jeżdżę, jak ktoś chce wiedzieć, jeszcze na skrzyni sekwencyjnej. Dlatego, że ja nie posiadam jeszcze w ogóle kierownicy. Bo na automacie, powiem wam, jest za łatwo. Prosty automat, wiecie, że te biegi same się zmieniają, co nie? Ale z drugiej strony, powiem, że na tym prostym automacie, tak można powiedzieć, że można... można jechać, wiecie, byle jak i jak najszybciej, co nie? A na przykład na tym, jak to się nazywa, na sekwencyjnej zmienia się biegi, wiecie o co chodzi. I cóż jeszcze? I cóż jeszcze wam powiem z takich informacji? Ten materiał pojawi się oczywiście, ja nagrywam go 21 marca, pojawi się w weekend. Znaczy to, no pojawi się, dobra, no. Bo tych materiałów już mam trochę nagranych, powiem wam. Znaczy w ogóle nagranych, już tylko z Far Cry ukończyłem. Chyba kilka dni temu jakoś. To będzie taki świeży materiał, powiem wam. Dobrze, czy wszystko powiedziałem? Nie wiem. Aha, i tak używam sobie takich cyferek numerycznych tutaj przy końcu tego, przy końcu klawiatury. Nie tych 1, 2, 3, o tu na górze przy tych przy tej tekstowej, można tak powiedzieć. Aha, jeszcze jedno, czekajcie, sobie tu zajedziemy do tego. Do... O, tutaj sobie zajedziemy. Zobaczymy, co my tu mamy w ogóle. Aha, i to czwarty poziom mam dopiero. Nie naprawa, tylko warsztat. Pamiętam, że jak jeszcze... Przyznam się, bo... Przez praktycznie, tak można powiedzieć, kilka miesięcy grałem, przyznaję się, na piracie, co nie, ale zakupiłem sobie wersję steamowo, właśnie za 38 zł w nonecie sobie kupiłem, tylko nie mam tych dodatków, szkoda, co nie, ale co zrobić,
Co zrobić? Czy on jedzie sam, czy co? W tej chwili nie wiem. Dobrze, to jedziemy sobie powolutku, co nie? Wyjeżdżamy z jakiego miasta, jeszcze wam powiem. Z Osnabruku i jedziemy sobie do... Gdzie? Do Ligę. Do Francji chyba, tak? Dobrze mówię, czy źle mówię? Chyba dobrze mówię, co nie? Tyle już mapy zwiedziłem. Powiem wam, że nie, źle. Częściej byłem tutaj chyba o tu, w tym miejscu jakoś, pamiętam. Bo grę zacząłem w Poznaniu właśnie. Tylko nie wiem dlaczego tu nie mam... Aha, dobra, bo tu nie ma mapy odwiedzonej, dlatego że... Nie wiem właśnie dlaczego. Tu na tej głównej pokazuje mi, że mogę, kurde, jechać na przykład przy tych... Jak się wybiera rynek pracy, wiecie o co chodzi. Tutaj mi pokazuje, że mam odblokowane, kurde, tu i tu. Znaczy nie, o tu pokazuje mi Danię, Szwecję, co nie? A nie mogę tam jechać w ogóle, nie wiem dlaczego tak jest. Ale dobra, jedziemy sobie powolutku, czekajcie, światła mam zapalone. Światła mam zapalone, dobra. To wszystko, nie wiem. Dobra, jedziemy sobie. Trochę tu będę gazował, ale co zrobić? Co zrobić? Jadą tu świry? Jadą. Ojej, nie cierpię właśnie tego. Nie lubię korków tutaj. Niestety. Ja pierdzielę, ile... Dobra. Ło! What the fuck? Jak ja jechałem? No cholera jasna. No bez kitu. O Boże, jak ja kurde... Nie go pierdyknąłem. No what the fuck? No... Mamu... Ja pierdzielę. Mamo, zrobiłem wypadek w Eurotrucku. I co mam zrobić? Będę płacił odszkodowanie. Nie, żartuję moi drodzy, żartuję. Ale jak on kurna jechał? No ludzie! Jeju, nie wierzę w to co ja tu widzę. Ojej. O, ależem daleko, kurde, się rozpędził. Znowu zakręty. Aj. Ajajajajaj. Nie, będę jechał normalnie tutaj. Czy coś tu jedzie? Czy coś tam jedzie? Nie wiem, nie widzę. Kurde. Czy coś tam jedzie? Nie, chyba. Najgorsze, powiem wam, jest jeszcze 5 pierwszych biegów. Najgorsze, co właśnie. Dlatego, że ta wskazówka ta na... jak to się nazywa? Jejo, zapomniałem. Kurde. Inaczej to się nazywa RPM. O Jezu, nie pamiętam. Jezu, zapomniałem, kurde. Mniejsza o to już. Wspomniałem właśnie tu, jak jest ta wskazówka. Kurde, czy mogę grę zawiesić? Jakie są tu, przy tych pierwszych 5 biegach, to jest właśnie najgorzej, bo ta wskazówka normalnie lata, kurde. Znaczy też trudno, trudno właśnie te biegi jeszcze włączyć, co nie? A tak to jest, powiem wam, na automacie jest łatwiej. Ale z drugiej strony się rozpędzisz, na przykład, mój drogi widzą, na przykład, jak oczywiście grasz w tę grę. Na przykład, moi drodzy, się rozpędzisz do 60 i zaraz będziesz płacił mandaty. Kurde, to jest głupie, powiem wam. Lepiej grać na takich, na takim biegu, na takich biegach, niż na automacie. Mi chodzi oczywiście o grę, co nie? Dobrze. Co jeszcze wam powiem? Co jeszcze wam powiem? Nie wiem, wiecie? Uj, trochę się rozpędzę. Oj, trochę się... To chyba nic nie jedzie. Dobra, tu sobie trochę te pasa, żeby niepotrzebnie, kurde. A najgorsze, powiem wam, jest w ogóle w tym Eurotrucku autostrady. O Boże, masakra. Masakra, bardzo masakra, kurde. Jedzie coś? No jedzie ci, dobra. Tamtego już nie puszczę. Nie, bym puścił, ale powiem wam, że... Oj, zapomniałem, że tu jeszcze nie zmieniłem biegu, lol. Dobra. Czy tam mogę, bym jechał, mógłbym? Nie, dobra, jeden pas tylko jest wolny tutaj. Bo
po tym białym nie będę jechał, co nie? Po powierzchni, kurde, zajęty, tak można powiedzieć. Znaczy, z obszaru wyłączonego, o, z obszaru ruchu wyłączonego, czy jakoś tak się mówi. Dobra. Dziewiąty bieg. Aha, i jeszcze tak myślę sobie, że zmienię ciężarówkę jeszcze tutaj. Może na drugim profilu, bo tam były profile jeszcze mojej siostry właśnie. Oj, tu jedzie ciężarówka, zapomniałem normalnie o niej. Znaczy autobus, przepraszam, autobus. Kurde, wjechał w niego. A, i tak bym jechał prosto. Kurde, głupi jestem trochę. I cóż, tamten profil będzie ten drugi. Myślałem, że się pizgnę. Ale dobra, okej. Co jeszcze miałem mówić? Ten drugi profil będzie, tak myślę sobie, na multiplayer. Jak ktoś oczywiście będzie chciał ze mną grać. Jak ktoś chce, niech pisze komentarze tu pod spodem. Pod spodem tego materiału, w komentarzach oczywiście. Tak myślę, tak. I cóż jeszcze? Kurde, będę chyba musiał znowu zmienić pas ruchu. Cholera jasna. To jest właśnie najgorsze. Będę musiał zmieniać czy nie? Nie wiem. Zmienię najlepiej na wszelki wypadek. Chyba ta. Czy nie? Nie, nie musiałem zmieniać. Kurde, dobra. Ajajajaj. A będę się bawił z nim w trzecią babkę. Co jeszcze wam powiem? Co jeszcze wam powiem z takich spraw informacyjnych? Tak jak mówiłem, ta seria będzie nie poboczna, nie główna. Tylko taka od czasu do czasu rzucana. I co jeszcze? Skoczymy te zlecenie, będzie koniec odcinka, co nie? Nie będzie długich odcinków, tak jak na przykład u Wujka Bohuna. Tylko będą różnie trwałe, wiecie. Multiplayer też będzie się pojawiał. Ale to różnie, różnie. Różnie to będzie. Zobaczymy, czy w ogóle się pojawi, czy nie. Nie wiem. Na razie sobie jedziemy przed siebie. 280 km mam. Tylko czy ja muszę zaraz na przerwę... Czy ja muszę przerwę? Muszę? Nie, nie muszę. 6 godzin. Dobra. O! Kurde, wiedziałem. Zmieniałem, kurde, kierunkowskazem, debilu mały tam. Się wpierdzielił. Widziałem, ale chyba nic się nie stało. 18, miałem chyba 16. Czy 18? 18 chyba miałem. Mniejsza o to. Co nie? Dobra. Lecimy, lecimy. Wolę tu jechać też, tak powiem, z prędkością taką i taką, żeby nie na przykład nie przekroczyć tej prędkości, na przykład tu 80. Co jeszcze? A, jeszcze sobie coś takiego zrobiłem, widzicie? Tym, takim przyciskiem można powiedzieć. Ale to jest, powiem wam, niebezpieczne. Ale dobra, mniejsza o to. Nikt nie jedzie? Nikt nie jedzie. Bardzo fajnie. Tak myślę sobie, że na nagrywaniu tej gry każdą mapę zwiedzę. Tak, moi drodzy, tak. Bo... Bo jak pamiętam jeszcze, odcinek tamten był taki sobie. Taki sobie był. Tak jak mówiłem, tak jak, znaczy tutaj mówiłem, co nie, że multiplayer będzie. Aha, jeszcze jedno, jak ktoś chce oczywiście się zapisać, no ze mną sobie pograć i oczywiście nagram ten odcinek, co nie, z różnymi ludźmi, to co, to piszcie w, kurde, w komentarzu, niech jedzie tamten już, dobra. Zmieniam znowu pas, bo znowu bym wjechał, kurde, w tamtym w prawo, to ta droga by nigdzie nie pojechała. Bym pojechał do Ausfahrt.
Tu pisze, niech napisze oczywiście komentarz. Tak myślę sobie, że na TeamSpeaku, jak ktoś chce, albo na Skype'ie, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie jeszcze. Czy na Skype'ie, czy na czym, nie wiem, zobaczymy. Oj, 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 oj. Dobra, tu tam walę ten prędkość. Jadziem byle jak. Niech napisze oczywiście wiek. O! To jest właśnie najważniejsze, bo na przykład jak 10 lat, no to szczerze mówiąc, nie chcę gadać, co nie? Z takim człowiekiem czy coś. Minimum 15 lat, jak oczywiście ktoś ma, albo 15, tak. 15, bo mam 19 w tej chwili aktualnie. Oj, nie zdążę, myślałem, że zdążę. Ej. Dobra, to trochę zahamujemy. Oj, to nie tak by miało wyglądać. Dobra, mam. Wow, jaki wariat! Widzieliście. Czy ja dobrze wjechałem? Dobra. Czy tu jest... Aj, myślałem, że to jest... pojedyncza droga, wiecie, że nie ma dwóch pasów tutaj ruchu po tej stronie i po tamtej stronie. Myślałem, że jest jeden. Wiecie, tak jak na przykład na drogach nie ekspresowych, czekajcie, tylko na takich drogach. No jak jest, wiecie, pas do przodu i do tyłu. O, o to mi chodzi. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem, ale cóż. Powiem wam, że... A czekajcie, jaka w ogóle tu ciężarówka jest? DAF! Ojoj. Trochę sobą ciężarówkę kupiłem sobie. Ale tak jak grałem jeszcze na... krótko mówiąc na tym piracie, co nie? Nie będę oszukiwał, bo grałem. To trochę jest... Pamiętam ciężarówka DAF. Mi się bardzo podobało. Pamiętam, że brałem kilka zleceń pod rząd. Ale... podobała mi się jeszcze... Skaniulka, o widzę, że tu przekroczyłem prędkość, cholera jasne. To jest właśnie najgorszy. Niech trochę tu zwolnię, dobra, można jechać. Co ja miałem mówić? A, brałem kilka kilka tych zleceń pod rząd, na przykład pamiętam Volvo jechałem. Volvo mi się, powiem wam, spodobało bardzo. Najlepsza to jest skaniulka, Skania. A DAF, powiem wam, że na początku mi się podobała ta ciężarówka, ale później jakoś tak średniało mi się podobało, co nie? Najbardziej to Scania i Volvo, bo Mercedes to nie, Mercedes nie chyba. Najgorsza dla mnie to jest Iveco. Iveco, powiem wam, najgorsza, serio. Wow! Wiedziałem, że pizgnę. Wiedziałem, że pizgnę. Wiedziałem, że pizgnę w ten samochód. O właśnie, o takie mi drogi chodzi. O takie to mi się podobają bardzo. Można wyprzedzać, ale nie na ciągłej. Nie polecam. Nie polecam. Oj, znowu autostrady. Aj, jak pięknie się zapowiada. Bardzo lubię autostrady, bardzo. Od cholery. Nie, na autostradach można się rozpędzić, powiem wam, tam na przykład do 80 czy tam do 90. Ale dobra, zaraz już koniec, praktycznie zlecenia będzie. To będzie taki odcinek. Szczerze mówiąc, dobra, o, wyrobiłem się. To będzie taki odcinek po przerwie. Taki, co nie? No jak ktoś chce, to niech zaprasza. Aha, na Steama jeszcze oczywiście niech zaprasza, właśnie.
bo ja nie mogę. Bo to zakupiłem, wiecie, w Nonecie pudełkową wersję gry. Nie przez Steama samego, co nie. Oj, po co mi to coś? Ale powiem wam, że gra mi trochę tu teraz muli. No dziwne, 30 FPS-ów, a tak to czasem miałem 60. Oczywiście na ultra gram, zobaczcie sobie. Grafika na ultra, ty, wszystko. Wszystko jest na 60, znaczy na full detalach, ale nie wiem, do czego tak gra mi chodzi, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale co zrobić, co zrobić? Dobra, jedziemy sobie dalej. 124 km, nie jest blisko, nie jest daleko, znaczy nie jest blisko. Ale też tak myślę sobie, wiecie co, moi drodzy, jeszcze, że będziemy brać, jeszcze będę brał zlecenia. Zlecenie oczywiście do długości 1000 km pewnie, ale zobaczymy jeszcze jak to będzie. Może będą odcinki tak jak u wujka Bohuna, że po 2 godziny, czy tam po 1,5 godziny, co nie. Ale nie, wątpię, bo mój komputer jest taki średniawy. Wiecie, na przykład jak renderowałem odcinek z Far Cry'a, który zajmuje godzinę ileś, to mi się renderowało ponad 8. Oj, 8, kurde, co ja pieprzę. 4 godziny jakoś, nie 8, kurde. 8 godzin to by się renderowało przy tym, przy Vegasie, kurde. A tak to 4 godziny jakoś, pamiętam. Powiem, że długo, długo. Właśnie dlatego takich odcinków nie chcę nagrywać długich, co nie? Wolę takie krótsze i żeby szybciej się renderowały, co nie? Bo takie to są trochę za długie. A zobaczymy jak to będzie jeszcze z tym multiplayerem. Kurde, multiplayer właśnie. Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że się pojawi jakiś odcinek może. Zobaczymy jak to jeszcze będzie wyglądać. Co nie? Dobra. Bo mi się te światła jeszcze coś mi się nie podobają w ogóle, ale co zrobić? Dobra. Wow, ale widzę dużo. No po prostu. Wow, przepraszam. Nie wyrobiłem się, ale dobra, wyrobiłem się jednak. Dobra, jedziemy sobie. Jedziemy, 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 jadymy, jadymy. Tak jak mówiłem. Jak ktoś chce, to niech pisze komentarze oczywiście. Jak ktoś chce oczywiście zagrać ze mną, co nie. Oczywiście na multiplayerze. Co nie? I co jeszcze? O kurde, wyjechałem za linię, przepraszam. I co zrobić? Na multiplayerze oczywiście sobie zmienię ciężarówkę na inną. Tak myślę, że to będzie Scania, ale zobaczymy jak to będzie jeszcze na tym profilu, tym drugim czy tym czwartym chyba. A zobaczymy jak to będzie jeszcze. Bo jeden profil usunę sobie, bo chyba na tym nie działały w ogóle, nie było tam żadnych zleceń. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie wiem. Oczywiście sobie kupię Scanię jakoś, co nie? Zobaczymy jak to będzie jeszcze, co nie? Będę na multiplayer sobie zmienię ciężarówkę, na pewno. A, jeszcze wam powiem, jak to się mówi, co mnie spotkało w tym, jak to, właśnie na multiplayerze grałem wczoraj, oczywiście z tym, z agentem Cortexem, czyli, no, dobrze powiedziałem, co nie, kurde, jedzie takim osobowym samochodem, co nie, tak mi się wydaje, że to jest Skoda, ale nie chcę oszukiwać, bo nie wiem. Czy to jest Skoda, czy co to jest, nie wiem. Ale byście się uśmiali. Jechał pod front, no co za idiota tam jechał, ja pierdziule. Myślałem, że normalnie zamuruję, znaczy zamurowało mnie normalnie. Normalnie zamurowało mnie. Co tu się dzieje w tej grze? No normalnie, kurde, masakra. A co ty robisz, gościu? No ludzie, wjechał kurde na ten pas mój, a wjechał nowo na lewy. No ludzie, to ja też tak zrobię. A, bo i tak będę musiał sobie zmienić, bo tu znowu taka droga jest, taka. Nie lubię właśnie takich dróg, bo szczerze mówiąc. Bardzo nie lubię, ale co zrobić, co nie? W tym Eurotrucku to jest takich dużo dróg.
I to właśnie mnie to spotkało właśnie wczoraj, jak grałem właśnie z nim. Czy w weekend chyba, jak jeszcze z nim grałem, pamiętam. Chyba, ale nie mogę się mylić w tej chwili, wiecie? Jak to było już. Aha, zaraz będziemy skręcać, fajnie. O, i chyba droga będzie taka, jak wcześniej mieliśmy. Chyba, ale mogę się mylić. Nie, chyba nie. A nie wiem, zaraz zobaczymy, jak to będzie jeszcze. Dobra, ja tu sobie skręcam już powoli. Czy będę musiał zmienić ten? Będę musiał zmienić ten. Oj, 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 oj. Oj, oj. Dobra. Czy coś tu jedzie? Nie, nie jedzie. Ale trzeba uważać, co nie? Tak myślę, że to będzie z pół godziny ten materiał trwał, ale nie wiem. Zobaczę właśnie sobie tak na zegar, ale chyba nie. Dobra, czy to coś tam jedzie? Nie wiem. Dobra, sobie zmienimy pas. Wolę tutaj sygnalizować kierunkowskazem, bo tam wiedzą ludzie, co nie? Chyba mi się wydaje, te takie boty w tej grze, te samochody takie. Aha, trzeba będzie zmienić bieg znowu, no po prostu epicko. Wolę jechać tak i tak, niż jechać szybciej. Kurde, no, wiedziałem. Czy to będą szybkie światła? Nie wiem. Kurde, muszę mieć jakieś coś jeszcze tutaj na szybie, wiecie? Muszę skręcać już tutaj? Tak, dobra. Ojo, jak ja nie lubię takiego parkowania, ale dobra, sobie wjecham, wjeździm, no fu, co ja pieprzę, kurde. Już tu wjedziemy już, co nie? Ajajajaja. Aj, zahaczyłem, no cholera jasna. Jak ja nie lubię zahaczać o te ciężarówki, co nie? Czy ja dobrze tam wjechałem? Nie chyba. Cholera. Czekajcie. Uczę się właśnie takiego parkowania. Ojoj. Takiego parkowania, wiecie, przy takiej. Można powiedzieć przy biegach, przy skrzyni sekwencyjnej też. Czy ja tam wjadę dobrze? Nie wjadę. Cholera jasna. Oj, 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 oj. Dobra. Ej, jak jest? Źle wjechałem, fuck. Tak też nie. Oj, źle, źle, źle. Właśnie to jest właśnie, powiem wam, najgorsze. Parkowanie. Kurde, ja chyba źle wjechałem tu w ogóle. Ja pierdziele. Nie wierzę. Aj, bo normalnie. No cholera, jasne. O, teraz będzie dobrze. No nie do końca, tak jak chciałem. Kurde, dobra. Niech już będzie. No i zakończyliśmy zlecenie. No i elegancko, jak tam będzie? Znośnie, jak znośnie. Ojejujuj. Niepotrzebnie, co nie? Dobra, czekajcie. Jazda. Czy ja będę mógł sobie jakąś ciężarówkę kupić? Nie wiem. Dobra. Czekajcie, ciężarówki były chyba tam.
Oj, źle widzę, fuck. Czekajcie. Dobra. Widzicie? Kurde, ta wskazówka normalnie leci sekundo, co nie? Kurde, właśnie to jest najgorsze, te 5 biegów pierwszych, co nie? Czekajcie, co ja tu mogę robić, o tu, bo ja już nie pamiętam za bardzo. Oj, oj, oj. To nie tak miało wyglądać. Co ja w ogóle mogę robić? Agencja pracy jest zamknięta. Lipa. Wow, równo z tym, serio? Oj, 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 niedobrze. I teraz dupa widzę, nic nie widzę, fuck. Nie do tyłu. Chyba będę musiał do tyłu pojechać. O właśnie, o to chodzi. Ej, shit, to nie tak miał wyglądać. Jak kur... Ja pier... No nie wierzę. Kudzi w demole, ja pierdzielę. No bez kitu. Aj, aj, aj. Tu nie działa. Dobra, można jechać. Takie rzeczy na nagrywaniu, no kurde, nie wierzę w to. Oj, 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 nie wyrobiłem się. Serio, usypiasz? Ziomuś, kurde, nie, nie usypiaj, proszę cię. Dobra, zobaczymy, czy ja muszę coś naprawiać. Muszę. Muszę, muszę. Enter. Serwis. Naprawiamy. 1500 tylko, dobra. Jeszcze muszę wbić chyba. Kurde, fajnie byłoby mi się silnik. Co nie, też w tej właśnie... tej ciężarówce, bo kabiny nie mogę jeszcze zmienić. Tutaj też nie mogę. Aha, tutaj sobie zmienimy, wiecie? Tak, sobie tu zmienimy, bo tam to chyba do... chyba źle zmieniałem, zmieniłem. Czekajcie. Siatę nie mam zapalonych, serio. Wjedziemy tu. Enter, kurde, nie chciałem włączać co innego. To tak, w kolejnym odcinku będzie... Nie wiem, co jeszcze będziemy robić. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak to, co będzie. Tak myślę sobie, kupię Iveco Man. Mam DAFA, tak, w tej chwili aktualnie. Tak, mam DAFA, taki kolorek mam. A, jeszcze wam pokażę właśnie w studio fotografii, co zrobiłem w tym, w jak to? Chwila. O, właśnie. O, coś takiego właśnie było na tym, na multiplayerze właśnie. Patrz ile, kurde, skań i dafów dużo jest. Kurde, powiem wam, zawalisę to było. I jeszcze tu, o, a tu jest właśnie ta moja ciężarówka. Fajnie wygląda to, powiem wam. Kurczę, fajnie, fajnie, bardzo. Te zdjęcia chyba będą na Steamie, mi się wydaje, wiecie, jak ktoś chce oczywiście sobie pooglądać. A, Steama macie mojego oczywiście w informacjach na kanale tam, w zakładce informacje, właśnie tam wszystko macie, co i jak. Właśnie, tylko ten opis taki był wzięty z dupy, krótko mówiąc. Ale co zrobić? Wiecie, ten opis wymyśliłem szybko. Ale to było już 2 lata temu ponad, co nie? To już trochę zleciało. Dobrze, moi drodzy, jak się spodobał odcinek, to oczywiście widzimy się w kolejnym i jak ktoś chce, niech pisze w ustawieniach, kurde, w komentarzach, kto chce zagrać, kiedy i gdzie. Tylko jak coś, ja do tej osoby się odezwę.
Tak myślę sobie, że, bo jak wiecie, właśnie w weekend chyba będzie miał ojciec, w weekend, bo ten materiał się pojawia właśnie w weekend, będzie miał wolne, chyba, ale mogę się mylić w tej chwili, wiecie. Nie liczyłem jeszcze jak, co i jak będzie, nie liczyłem kiedy idzie do roboty, nie wiem. Poniedziałek, wtorek chyba będzie pierwsza zmiana, to lipa też. Środa, czwartek chyba tylko zostaje właśnie, żeby z kimś zagrać. Z kimś zagrać. I cóż. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach, cześć!